Zbliża się godzina 20. Jacek Orzuk, witam państwa na dzisiejszej rozmowie, w punkt, na której gościem jest pan profesor Wiesław Jan Wysocki, kierownik katedry historii XIX i XX wieku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie, panie Będę profesorze. No i wieść gruchnęła jak grom z jasnego nieba. Prezydent Andrzej Duda mianował pośmiertnie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na stopień generała brygady. Spodziewał się pan tego? Nie. Wprawdzie wnioski takie były składane wcześniej. Mój przyjaciel Józef Szeniawski zabiegał o to, zabiegały środowiska niepodległościowe z Krakowa. Natomiast ja zresztą osobiście miałem taki dwojaki stosunek do tych awansów pośmiertnych, bo wydawało mi się zawsze, że najważniejsze są te awansy, które Ewentualnie jeszcze w momencie pogrzebu. Ale są sytuacje specyficzne i są ludzie specyficzni, którym taki awans właściwie nie tyle jest potrzebny im samym, tylko nam. I myślę, że postać pułkownika, dziś generała Kuklińskiego, jest taką niezwykłą, niecodzienną i symboliczną postacią. On już munduru generałskiego nie założy, ale dla nas to jest jakby taki wielki dzwon, że rozpoczynamy jakby nowe spojrzenie na y, tego człowieka, odwołujemy się do pewnych specyficznych tradycji, które on reprezentował. Do, zwłaszcza to jest szczególnie istotne w wojsku, wojsku, które ciągle miało takie swoiste rozchwianie. Zdrajca, dezerter, jak to brzmiało w wyroku, jak bardzo wielu wojskowych do dziś jeszcze jest przekonanych, nie tylko zresztą wojskowych, bo pamiętajmy, że podobne poglądy podzielał Prezydent Lech Wałęsa i, i, i całe, no, pewnie te, takie liberalne środowisko, które miało różne, taki dziwny stosunek do Kuklińskiego poruszył pan temat prezydenta Alecha Wałęsy miałem do tego wątku wrócić później natomiast przypominają się słowa prezydenta Kto raz zdradził może zdradzić jeszcze raz i te słowa w kontekście pana prezydenta byłego wydają się mieczem obosiecznym tak to jest rzeczywiście wyjątkowo obosieczny miecz. E, możemy. Dzisiaj się zastanawiać. Kim jest. E, kim byli zdrajcy. Kim byli patrioci. Przecież pamiętajmy, że arcypatriotyczne e, towarzystwo zawiązane w targowicy. Właśnie uchodziło za takie niecodziennie nie związane z narodem odwoływały się no do, do, do wspaniałych tradycji. Ileż to ten lubelski komitet patriotów zawodowych w, w, też głosił, że pragnie wielkiej, pięknej wolnej Polski. A przecież to, to wszystko byli mówiąc językiem dzisiejszym agenci. I poza tym. Pamiętajmy jeszcze, tutaj Smaczku dodaje wypowiedź Jałzelskiego, który powiedział, jeżeli on, mówiąc, myśląc o Kuklińskim, zostanie uznany za bohatera, to my jesteśmy zdrajcami. I zdaje się, że to były wyjątkowo prorocze, co więcej prawdziwe słowa de generała. To nawiążmy teraz do słów... Innego prezydenta, obecnie no, będącego na czele państwa polskiego, prezydenta Andrzeja Dudy, który na pogrzebie upaszki powiedział podobne słowa w kontekście żołnierzy wyklętych, że to jest bardziej potrzebne nam niż im te wszystkie honory. To już w pierwszej w odpowiedzi na, pierwszej pyta, na pierwsze moje pytanie pan profesor dorzucił tak, że to jest bardziej potrzebne nam, bo Generał już munduru generalskiego nie założy. I co to oznacza? Co oznacza fakt, że y, generał y, Ryszard Kukniński jest właśnie generałem brygady. E, my się tak zastanawialiśmy, czy w roku 90, bo tutaj chcę odwo odwołać się do symbolicznego przekazania insygniów prezydenckich przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i wtedy e, t, dla mnie to jest ten okres III Rzeczpospolitej. Ale my ciągle nie potrafiliśmy zdefiniować, e, czymże jest ta Trzecia Rzeczpospolita. Jedynie mamy decyzję Senatu. Nie mającą mocy prawnej, o tym, że e, chce ta trzecia nawiązać do drugiej, naprawdę wolnej. Natomiast e, w, my ciągle e, żyliśmy w Perel-Bis. I to nam jest właśnie potrzebna dzisiaj ta, 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 ta świadomość. Pewnie będą się naśmiewać tak, jak Szyderców nie brakuje w nas. Tak jak wyśmiewano czwartą Rzeczpospolitą w ten, ten krótki epizod, kiedy pojawiły się te same tendencje, co, co, co dzisiaj w środowisku władzy. I wreszcie jest decyzja. Prezydenta, rządu, ministra obrony narodowej, i jest to jeden głos, który pokazuje, że mamy nawiązywać do bardzo konkretnej tradycji związanej ze służbą Polsce, z narażeniem się na e, w, w różnego rodzaju zagrożenia, ale po to, żeby dobrze służyć sprawie własnej, a nie obcej. Powiedział pan profesor o służbie Polsce. To ja teraz przedstawię i odwołam się oczywiście do koronnego argumentu ludzi, którzy się z Panem nie zgadzają. Prezydent y, y, generał y, Ryszard Kukniński złamał przysięgę żołnierską. W historii ja znam bardzo wielu, którzy y, musieli to, tego dokonać. Y, przecież wyniesiony bardzo wysoko w naszych dziejach. Romuald Traugut był carskim pułkownikiem. Najpierw złożył e, dymisję z wojska carskiego, zanim przystąpił do e, niepodległościowej konspiracji, a potem stanął na czele e, powstania. I takich przykładów możemy znaleźć w naszych dziejach więcej. Poczucie lojalności ma swoje granice. Niektórzy wstępowali do obcych armii po to, żeby być przygotowanym, żeby tam zdobywać pewne doświadczenia by je później przenieść wtedy, kiedy będą potrzebne sprawie narodowej. I Ryszard Kukliński w trochę w innym wymiarze był przerażony tym, co totalitaryzm sowiecki szykuje Polsce i szykuje światu. Był przerażony przygotowaniami do wojny światowej. Tej wojny, która mogła zakończyć się zagładą właściwie ludzkości. I to jest chyba najważniejsze. Ja myślę, że dzisiaj my możemy wyraźnie powiedzieć. Kukniński uratował Polskę, uratował Europę przed wojną światową. Gdzie jest w takim razie ta granica dochowania wierności przysiędze żołnierskiej, bo to nie jest najlepszy wzór dla dzisiejszych żołnierzy, można by tak powiedzieć z jednej strony, ale z drugiej strony przypomina się sytuacja po II wojnie światowej, kiedy została sformułowana taka teza prawna, że Prawo to najbardziej niesprawiedliwe nie jest w ogóle prawem. I jest ustawowym bezprawiem, a ponad nim jest tak zwane ponadustawowe prawo, które jest czymś wyższym niż to prawo stanowione w aktach prawo, prawa pozytywnego. Każde prawo nie może być oderwane od moralności i od wartości. I tym samym, jeżeli człowiek widzi, że system, w którym żyje w którym jest wkomponowany i okazuje się systemem zbrodniczym to szuka jakiegoś ratunku jakiegoś odniesienia my do wolnego świata jak nazywaliśmy stany zjednoczone i europę zachodnią w tamtym okresie mamy wiele pretensji bo Zostaliśmy zdradzeni, odwrócono się od nas, ale tam pozostał pewien system ciągle wartości związanych właśnie z owym wolnym światem, i dlatego opowiedzenie się za, w tym wypadku współpracą z Amerykanami, było w interesie narodu polskiego, bo jeszcze nie państwa. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ta służba Kuklińskiego jest dzisiaj jakby wpleciona w interes państwa polskiego. Staje się jego częścią. Decyzja zapadła niedawno, znaczy prezydent Andrzej Duda mianował pułkownika Ryszarda Kuknińskiego na stopień generalski całkiem niedawno. Natomiast wniosek ministra Obrony Narodowej został Sformułowany już w lutym, czyli dwa dni przed dwunastą rocznicą śmierci pułkownika, wtedy pułkownika kuklińskiego, to o czym świadczy. To była jedna z pierwszych właściwie decyzji Ministra Obrony Narodowej, podjęta w pierwszych miesiącach jego urzędowania. To znaczy, że to było priorytetem dla nowej władzy. Ja myślę, że właśnie minister Obrony Narodowej chciał pokazać, że czas powiedzieć tym wszystkim, którzy e, byli na służbie i którzy mają wątpliwości co do e, właśnie e, zasług Kuchnińskiego, powiedział: "Basta, e, dosyć współpracy". Z okupantem sowieckim, bo do 1956 roku była to okupacja, a potem dominacja, ale właściwie w armii bardzo wiele w bardzo wielu wypadkach to się przekładało na pełne podporządkowanie decyzyjne i pokazanie, że opowiadamy się za drogą służby Polsce, służby jej interesom, jej racją politycznym. To teraz to, o czym pan profesor już wspomniał, mianowicie słowa generała Jeruzelskiego. Jeżeli on jest bohaterem, to my jesteśmy zdrajcami. Czy w tym kontekście i w kontekście tego, że została ta nominacja generalska dokonana przez prezydenta Dudę, czy w tym kontekście należy szykować się na kolejne kroki, mianowicie na degradacje pośmiertne? Pewnie gdyby to było wcześniej, to bym e, odpowiedział bardzo ochoczo i jednoznacznie. Dzisiaj powiedzmy, e, już nie ma to większego znaczenia. E, aczkolwiek e, ja mam wewnętrzny problem z nazywaniem Jaruzelskiego generałem, a nazywaniem Kiszczaka e, generałem. E, to nie są dla mnie ludzie honoru. To są ludzie, którzy należeli do grona współpracowników z obcą agenturą. I to są na dobrą sprawę przedstawiciele interesu rosyjskiego w Polsce. No dobrze, a ta opcja minimum, czyli usunięcie grobu generała. Jaruzelskiego z Alei Zasłużonych na Powązkach? Grup Jaruzelskiego nie jest w Alei Zasłużonych, jest w kwaterze żołnierskiej. Natomiast ja mam stosunek do tego względny, bo gdzieś musi być granica. W tradycji polskiej było jedno. Możemy zajmować się do czasu śmierci. Po pochówku nie ruszamy. Chyba, że chodzi o, o, o sprawę jeszcze ważniejszą, jak w przypadku łączki, gdzie chcemy dotrzeć do szczątków naszych bohaterów. Natomiast w tradycji polskiej było to, że zmarły, który staje przed Bogiem już jest na sądzie Bożym i ludzkie jakby wyroki nie powinny go ścigać. Nie mówię o wyrokach w sensie opinii, ocen historycznych, moralnych i tak dalej. Ale, ale nie, nie było tego, co w innych kulturach było obecne. Że można było z ciałem, ze szczątkami człowieka robić, co się żywnie podoba. I ja wiem, że na powązkach, bo mnie to też razi te y, wielkie sarkofagi, które e, kiedyś y, y, polecono, by obsadzono tujami, żeby nie właśnie tak nie raziły. Proszę pamiętać, że cmentarz powązkowski wyglądał inaczej. Że na wejściu na cmentarz stał stała kwatera Orląd z 20 roku. Ona została przez komunistów przesunięta gdzieś w bok. Dzisiaj z rządzeniem losu, na progu, na wejściu do, na cmentarz Powązkowski wojskowy jest mogiła generała już Kuknińskiego. I to jest ten symbol. To, 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 nie, nie powiem pośmiertne zwycięstwo jego. To jest wreszcie jakby moralne oczyszczenie na, naszego przedpola, że możemy wreszcie budować na wartościach, a nie mieć rozdwojenie jaźni albo ciągle doceniać antywartości. Ta pomyłka z Aleją Zasłużonych zdarzyła mi się pewnie dlatego, że w podświadomości gdzieś tkwi, że cały czas. Ta aleja zasłużonych, jak to pisze Przemysław Dakowicz, w afazji polskiej, jest jakimś kompleksem zupełnie postmodernistycznym, gdzie w jednym szeregu ustawieni są, um, ustawione są ofiary reżimu komunistycznego i ich tak. kaci. Wymieszane to jest zupełnie w taki sposób, że i ci, i jedni i drudzy zasługują na pochówek w tym miejscu, gdzie powinni leżeć polscy bohaterowie. Bo proszę pamiętać, że ukuto właśnie w tym okresie PRL-u BIS y, teorię panświnizmu narodowego. Wszyscy mamy być unurzani, wszyscy jesteśmy jakoś zbrukani i, i dlatego e, i kadr i ofiara mogą się mieszać, ich zasługi i winy e, są właściwie na dobrą sprawę e, prawie jednakowe i wreszcie e, ten akt nominacji je, pośmiertnej jest, jest, jest takim e, siekier, e, ocięciem siekierą, po, pokazaniem, że Koniec z, ze swoistym takim właśnie te, te, tą, tą teorią zbiorowego usypiania, mówienia o tym, że jest pewien nihilizm w, w społeczeństwie. Jest to powrót wyraźnie do wartości, do tego, co kiedyś nazywano cnotami narodowymi. To może teraz takie pytanie. Chyba najbardziej prowokacyjne, jako że jest pan profesor szefem katedry historii XIX i XX wieku, to zapytam, czym różnił się, czym w swoich działaniach, w swoim życiu, różnił się e, generał Jaruzelski od margrabi Aleksandra Wielopolskiego? Eee... Margrabia Wielopolski e, uważał, że z Polakami e, nic nie można zrobić. Można owszem dla nich coś zrobić, generał Zelski i tu jest ta zagadka, czy był tam matrioszką, wytmuszką, i czy był naprawdę tak do końca sowietyzowanym oficerem, bo wiele wskazuje, że właściwie Prawie do ostatnich swoich dni był człowiekiem e, zupełnie obcym kulturze polskiej. E, Na zewnątrz stwarzano jego, jego taki e, mit e, w, propagandowy oczywiście. E, e, pułkownik Kowalski to odsłania, ale e, oni się, ten mit się zakorzenił. W każdym razie na pewno i margrabia Wielopolski, i Jaruzelski stanęli przeciwko własnemu narodowi. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Profesor Wiesław Jan Wysocki z Katedry Historii XIX i XX wieku, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego był gościem rozmowy w Punkt. To wszystko w dniu dzisiejszym. Za chwilę. Dziękuję bardzo. Ja również za chwilę kulisy manipulacji Flash, a tuż po nich niezawodny Paweł Zarzeczny.